Przecież parawan? Już go wykorzystałem nawet. Pitbull TV, jesteśmy już w krainie parawanów, gofrów i zimnego piwa, czyli w Międzyzdrojach, gdzie nagramy dla was relację z Babylon MMA. Godzina 5:05, ja już na plaży stoję. Młotek i parawan mam, nikogo się nie boję. Przepraszam, czy jest to jakiś cwaniak? Młotek, kołek, już go stawiam. Para, 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 parawan. Gorącej plaży kawałek dla siebie mam. Para, 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 parawan. Uważaj lepiej, gdzie odpala się. Ja wyglądasz doskonale. Jednak jeszcze ich zaproszę, starałem się z tego miejsca. Pierwszy raz się postarałem, żeby wyglądać. Twoi wszyscy kumple są gotowi na jutro. Myślę, że oni szczególnie są przygotowani na jutro, no. Jutro wygram kolejny pojedynek w walce wieczoru na gali Babylon MMA. Jakim sposobem? Celowałbym w knockout. Jakby co, ty wskakuję jutro za kogoś, nie ma problemu. Ja dzisiaj mogę wieczorem walczyć tak naprawdę. No i namówiłeś. No i namówiłeś. Twój kumpel? No, tak, podoba ci się? Będziesz stał w narożniku jutro? Może mi szczęście dopisze. Poproszczonego po główce, co? Chcieliśmy tutaj sprawić kibicom, na co czekali, czyli wielkie grzmoty, już jutro. Bitka będzie, panie. Będą fajerwerki, będzie muzyka, będą bitka. No dożynki, nie? Ludzie przyjdą, się zajdą. Między zdroje latem. No właśnie, no. Fajna walka dla mnie, duża szansa. Udam się wszystko, żeby skorzystać z tej szansy i chwycić byka za rogi, bo Simon to jest ciężki byk. I pobawić się troszeczkę w Toya, Doya i kilka razy go tam, wiesz, poprzepuszczać. Bardzo ładna metafora. A dziękuję, troszeczkę się czyta, trochę się słucha, wiesz. Słońce powoli zachodzi w Międzyzdrojach, zbliża się wieczór, więc lecimy w stronę amfiteatru zobaczyć, co się będzie działo na gali Babylon MMA 5. Nigdy nie patrz w oczy mężczyźnie, gdy jesz banana, Zbigniew. Patrz, patrz. Spokojnie pchęła, spokojnie! Ciężkie biodra pchęła! 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 No, kondycyjnie siany, zardzewiały trochę, bo długa przerwa. Długa przerwa pięcioletnia. Już w walce, jak poczuł emocje, pokazał ogromny charakter. Walka nie była łatwa, bo zawodnik postawił bardzo wysoko poprzeczkę. Jak było widać, było wzloty i upadki w tej walce, ale suma summarum to jego ręka wzniosła się do góry, więc wygrał tą walkę, z czego jestem bardzo zadowolony i szczęśliwy. No chyba bitka dobra, także jestem zadowolony, jak na pierwszą walkę w 70. Czyli pora na gofry. Dokładnie. Kolega z Kolumbii przyjechał. Nie wiem, czy poznajecie. Czy wiesz, jakiś bagaż? No z przodu miał taki większy, a teraz ma mniejszy. Nie wiem, czy się zjadł. Nie wiem, czy się nie rozładował już. Pijesz, tak?
A, wszystko dobrze. Troszeczkę zmęczony, ale tylko troszeczkę. Jeszcze z dwie rundy byś zrobił? Z dwie, ale to jakiś pas wtedy by było. Poza tym wszystko gra? Wszystko okej. Okay. Parawanik zabrany? Haha, tak. Jutro trochę nad morzem posiedzimy i do domu, nie? Można powiedzieć, że Szymon jest bykiem, ale nie wiem, czy wiesz, w sztuce kumitsu Bubu góruje nad bykiem, ale niestety ustępuje miejsca pitbullowi. Kiedy debiut na UFC w Singapurze, nasz główny sędzio? Myślę, że w ciągu 2 miesięcy tam już będę się znajdował. Jak ci się podoba w Międzyzdrojach? No kurwa, wiesz, jak jest pitbull, to mi się bardzo podoba. 3 miesiące gal nad morzem, zawsze będziemy razem, także spokojnie. Spokój, opanowanie. No właśnie zawalczyłeś jak rutynie. Pierwszy raz w życiu tak zawalczyłem. Jakbyś walczył 30 walkę, a nie pierwszą. Ja w życiu stoczyłem tyle wojen, tyle bitew. Właśnie żeby o to się tutaj pytać. Czyżbyś kiedyś już się bił? To był pikus, tak? Ale prosty pad, dobitka. Już w pewnym momencie myślałem, że nawet mi wstanie, że nie uda mi się go dobić, ale udało się. Idziemy na gofra. Także świderki. Świderki. Babilon w Międzyzdrojach zakończony. Było kilka dobrych nokautów, wiele świetnych walk. Bardzo dziękujemy za uwagę i widzimy się na kolejnym evencie. Panie Michale, klasycznie mam bardzo poważne pytania. Świderki, gałki czy tajskie? Gofry. Ale dziewczyny? Haha, świderki przede wszystkim. Tajskie. Tajskie. Jakieś erotyczne zabawki? Kompletnie nie. Lody cię nie interesują? Nie wiem, o czym mówimy. Tajlandia. Ja generalnie jestem z tych kulkowych. Ping-pong show. A w ogóle to lody Bambino na patyku. Old school.